beznadziejne. Byłam taka pewna siebie, ale naprawdę nie wiem, jak mu pomóc. Chodź tutaj, Lux. O, to Ezriel. Może on mnie lekko pocieszy. Znaczy, zawsze to robi, nie zważając na nic. Łatwiej znieść złamane serce, jak się mogą wygadać! Tak tęsknię za Kaya. Do cholery, Zoe! Czy ty właśnie zapomniałeś, że umiesz latać? Czy to była Zoe? Myślisz, że wszystko z nią okej? Zapewne. Pójdę sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Ale ty wiesz, że ona ci tak serio nienawidzi. Ez, ona tak jak i my jest po prostu dzieckiem. Jak zła może być? Poza tym, wygląda jakby potrzebowała kogoś do wyżalenia się. No dobra, zajmij się nią, kocie. Czemu jest ci tak smutno? To tylko Kane. Hej Zoe, wszystko okej? Czego chcesz? Wyglądasz na zmartwioną. Dobrze się czujesz? Jakby cię to obchodziło, iskierko! I ja... przepraszam. Wyglądałaś na zakłopotaną i chciałam się upewnić, że nic się nie stało. To nie twój walony interes! Jestem mieszkańcem Dymacji, a my nigdy nikogo nie zostawiamy w potrzebie. A ty wyglądałaś, jakbyś jej serio potrzebowała. Jestem poważna. Proszę, traktuj mnie poważnie. Jakże łaskawi z twojej strony, iskierko! Czekaj! Dymacja? Taka jak ta, która wygrała wojnę z Noxusem? Tak, ta Dymacja. Ja i mój brat byliśmy tam wychowani. Wiesz, ten, który się kręci i wydziera. Dymacja! Przed atakiem. Nie obchodzi mnie to. Ale powiedz mi, co wiesz o Ostrzu Tysiąclecia, które pochodzi z Noxusu? Darkin? Czekaj sekundkę. Dobra, teraz możemy rozmawiać. Skąd wiesz o kosie Darkina? Ta informacja jest ściśle tajna. Od przyjaciela. Rozumiem. Niestety nie wiem zbyt wiele o tej kosie. Musi być coś, co o niej wiesz! Jakakolwiek informacja? Cokolwiek? Byle co! No cóż, wszystko co wiem, to to, że nieustraszona awangarda, dymacjańska elita, została wysłana, by odzyskać i zniszczyć kosę. Mieli ją zniszczyć, gdyż kosa była zbyt niebezpieczna, by zatrzymać ją. Podobno spaczała każdego, kto ją dzierżył, a w rękach Noxusa po prostu podwoiłaby zniszczenie skierowane ku tym, kto by ich wyzwał. Szczególnie Dymacja. Awangarda spróbowała ją przejąć, jednak przybyli zbyt późno. Wtedy było już jasne, że nie byliśmy jedynymi, którzy mieli ją na oku. Mój brat wierzy, że ktoś z Zakonu Cienia ją wziął, ponieważ było tam ciało jednego z ich akolitów. Cienie mają tu prawo bytu, więc kim są ci Darlingowie? Darkini? Nie ma to znaczenia! Potrzebuję po prostu informacji! I o nich nie wiem zbyt wiele. Wiem, że są czymś na wzór kolonistów plagi. Ostatecznie zawiedli w kolonizowaniu Runetery, ponieważ ludzie się ich pozbyli. Lecz wiem, że najsilniejsza piątka była zbyt silna do opanowania, więc zostali zamknięci czy coś takiego. Jednym z nich była darkińska kosa. Co jeszcze? Co jeszcze wiesz? Jakaś słabość? Cokolwiek! Zoe, to wszystko co wiem. Lux, to nie może być koniec! Zoe, uspokój się, naprawdę nic więcej nie wiem. Są na coś uszuleni? Czy... Zoe, czy ty wpadłaś w jakiś rodzaj kłopotów? Przepraszam. Jest w porządku, bo po prostu źle zareagowałam. No dobra, lecz jeśli chcesz wiedzieć coś więcej o Darkinach, to Ezreal spotkał jednego z nich podczas swojej podróży. Może on ci pomoże.